Czasami spotykam się ze stwierdzeniem, że kłótnie w związku muszą być, bo jak nie, to byłoby nudno. Kobieta w związku musi dostawać wszystkie emocje, także te negatywne, twierdzi pan Abdul z Pakistanu. Koza zresztą też, dodaje. Pytanie, czy to rzeczywiście prawda? Czy związki, w których długo nie ma kłótni, ostatecznie rozpadają się z nudów? Czy może są jakieś pozytywne aspekty kłótni, które rzeczywiście są potrzebne? Na razie zostawiamy kozy i skupiamy się wyłącznie na ludziach. Kłótnie czasami rzeczywiście mogą mieć pozytywny wpływ na związek. Mogą oczyścić napiętą wcześniej atmosferę i być okazją do podzielenia się tym, co nie odpowiada nam w związku. A dzięki temu druga strona może to dostrzec i coś z tym zrobić. Jednak najczęściej taki efekt wcale nie występuje i kłótnie są spowodowane często totalnie błahymi sprawami, typu urażone ego czy błędami w komunikacji. Kłótnie absolutnie niczego nie uczą i nie działają pozytywnie, jeżeli są spowodowane przez pretensje jednej ze stron. Wyobraź sobie, że Ludmiła postanowiła spędzić wieczór ze swoimi koleżankami, zamiast odwiedzić swojego chłopaka Sławomira, który akurat miał wolny wieczór. Mówiąc kolokwialnie, olała go i nawet za bardzo się nie tłumaczyła. Pokazała mu więc brak zainteresowania. Czy Sławomir coś zyska, jeżeli powie: jak śmiesz widzieć się z koleżankami, kiedy ja tu cierpię w samotności i nudzę się? Czy ona może sobie coś uświadomić? Nie do końca. Gdyby był uparty i stanowczy, to możliwe, że udałoby mu się zmusić Ludmiłę, żeby jednak się z nim spotkała. Ale na pewno nie uda mu się jej zmusić, żeby sama tego chciała. Do tego może ją jedynie subtelnie zachęcić. Od razu uprzedzam pytanie mężczyzn. Nie, wysyłanie zdjęcia swojego penisa MMS-em nie tylko nie jest subtelne, ale też nie jest zachęcające. To taka mała dygresja. Kiedy ona pokazała swój brak zainteresowania, a on pokazuje zainteresowanie i to w negatywny sposób, bo domaga się uwagi, to łamie równowagę uczuć i odpycha jeszcze bardziej Ludmiłę. Zatem w tym przypadku kłótnia była zupełnie niepotrzebna. Zobaczmy inny przypadek. Kiedy Ludmiła krzyczy: ty skończony chamie! Mam już dość twoich żartów na temat moich obwisłych cycków! Jeszcze jedno słowo na ten temat i koniec z nami! Jak ci się nie podobam, to znajdź sobie jakąś z krótszymi piersiami. To dopiero po takim wyznaniu Sławomir może zrozumieć, że jego żarty tak naprawdę cały czas raniły Ludmiłę, więc od tej pory postanawia więcej nie żartować w ten sposób. Zatem Abdul mógłby powiedzieć: aha, jest jakaś korzyść z kłótni. Ale czy takich samych korzyści nie da się osiągnąć spokojnie rozmawiając? Mówiąc pogodnie i z pełnym szacunkiem o tym, co nam się podoba, a co nie? Moi drodzy, kłótnie to nic innego jak rozmowa na temat tego, co nam się nie podoba w związku albo w drugiej osobie i do tego rozmowa podniesionym głosem czy wręcz krzykiem, a najczęściej jeszcze w ogóle bez należytego szacunku. Dlatego taki rodzaj dialogu zawsze będzie gorszy od takiej spokojnej, życzliwej rozmowy, gdzie po prostu mówimy sobie, co nam leży na sercu, ale jesteśmy do tego mega łagodni i właśnie pełni szacunku. Więc w tym rozumieniu kłótnie nigdy nie są potrzebne. I to wszystko na teraz, ale jeśli chcesz sprawdzić, w jakiej kondycji jest twój związek, to zapraszam cię do rozwiązania darmowego testu, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Machel.